Znajdujemy się w przestrzeni Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie na wystawie Od abstrakcji do abstrakcji. Wystawa ta prezentuje pracę ponad 30 artystów i artystek młodego pokolenia, urodzonych mniej więcej od połowy lat 80. do tych najmłodszych twórców i twórczyń urodzonych już w latach 90. i pod koniec lat 90. I sama wystawa stawia pytanie o to, czym jest abstrakcja i jak tę abstrakcję rozumieć, jak ją interpretować współcześnie. Poprzez to pytanie o to właśnie, czym jest abstrakcja, tak naprawdę wystawa też zadaje pytanie o to, czym jest sztuka współcześnie, jaka jest kondycja sztuki, jakimi tematami się zajmuje, jakich problemów dotyczy, jak właśnie to młode i najmłodsze pokolenie twórców i twórczyń do tych tematów się odnosi, do problemów, do tematów, co ich intryguje, co ich interesuje, też jak eksperymentują w polu nie tylko sztuki abstrakcyjnej, ale sztuki jako takiej. Sama wystawa, co wydaje mi się jest też dosyć interesujące, została zakomponowana w taki sposób, że brakuje w niej jakiejś takiej ścisłej struktury. Jest może tak jak współczesny świat internetu czy współczesny świat wirtualny, skomponowana na zasadzie dosyć luźnych czy wizualnych zestawień prac właśnie też różnych. Brakuje tutaj chronologii czy też takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, co też świadczy być może o tym, że nasz współczesny świat jest światem, tak jak światem internetu, czyli światem, gdzie wszystko rozgrywa się naraz, gdzie nie ma właśnie tej chronologii, gdzie przypadkowe obrazy wygenerowane przez algorytmy sąsiadują ze sobą, gdzie właśnie mamy przypadkowe zestawienia i czasami bardzo zaskakujące i nieoczywiste dialogi wizualne. Wystawa też prezentuje prace tworzone w różnych technikach, co też wydaje mi się być taką ciekawą odpowiedzią na pytanie o to, czym jest abstrakcja, bo abstrakcja właśnie kojarzy się głównie z malarstwem, czyli z klasycznym medium, a tutaj mamy też pracę artystów, którzy tworzą nie tylko obrazy, ale też prace przestrzenne, czy wychodząc od samej formy obrazów używają eksperymentalnych materiałów, czy materiałów, które z warsztatem artystycznym nie zawsze się kojarzą. To, co zwróciło moją uwagę na wystawie, jest to, że jest grupa prac tworzona przez młodych artystów i artystki, którzy sięgają po współczesny język internetu, po język sztuki cyfrowej, język wirtualny. Może wynikać to stąd, że te osoby wyrosły w tym, to jest ich naturalne środowisko, jest to środowisko, które je otacza. Ja też uważam, że właśnie może dlatego podchodzą oni do abstrakcji, czy ta abstrakcja jest dla nich bardzo takim atrakcyjnym językiem wyrazu, ponieważ ten nadmiar wizualny, który ich otacza, czy który ich atakuje zewsząd, sprawia, że właśnie od niego odchodzą i starają się poprzez język abstrakcyjny uchwycić to, co może nie jest jeszcze do końca zdefiniowane, może to, co jest nieznane i też takie niesformatowane w języku sztuki. Jednym z takich artystów, który właśnie czerpie z estetyki internetowej czy postinternetowej, jest Márton Nemes, węgierski artysta, którego pracę tutaj widzimy. To, co rzuca się na pierwszy rzut oka, jest to, że artysta tworzy prace, które w formie przywodzą na myśl tradycyjne malarstwo, ale jednak tradycyjnym malarstwem nie są. Są to co prawda tak naprawdę obiekty, ale tworzone bez użycia tradycyjnych środków artystycznych, czyli nie mamy tutaj ani płótna, ani też farby. Zostają one zastąpione przez
takie też bardzo mechaniczne czy bardzo techniczne media, takie jak między innymi szkło plexi czy metal cięty laserowo. Czyli też mamy pytanie o to wytwórstwo i o ten taki indywidualny czy techniczne podejście do sztuki. To, co też zaskakuje w tych pracach, jest to, że te abstrakcyjne formy, bardzo takie ekspresyjne, o mocnych kolorach, zestawione są właśnie z tym szkłem plexi, w którym odbija się nasza rzeczywistość i odbijamy się my sami, fragmentarycznie, ale ciągle. I to też jest ciekawe zestawienie w tym sensie, że z jednej strony właśnie mamy te abstrakcyjne formy, a z drugiej strony gdzieś w głębi mamy to odniesienie do rzeczywistości, do świata figuratywnego, do świata przedstawieniowego. Sam artysta wywodzi się ze środowiska street artowego, ze środowiska grafitowego, co widać też w jego pracach i w to, w jaki sposób są tworzone. Widać właśnie te gesty, mocne kolory, takie właśnie jak sprayowanie farbą, gdzie ta linia jest właśnie taka mocno ekspresyjna, czasami właśnie niekontrolowana. Stoimy obecnie przed pracami artystów Anouk Lamna Anouk. Jest to osoba niebinarna, która w swojej twórczości odnosi się właśnie do tematów społecznych, do tematów tożsamościowych, co wydaje mi się też ciekawym zagadnieniem do wykorzystywania abstrakcji. To znaczy widać, jak język abstrakcyjny, jak sztuka abstrakcyjna może służyć do tego, żeby poruszać tematy polityczne, tematy społeczne, ale też tematy tożsamościowe. U Anouk Lam Anouk, osoby niebinarnej, tak jak wspominałam, pojawia się ten okrąg, który widzimy na obu tych pracach, który właśnie jest takim symbolem, czy staje się takim symbolem równości społecznej, równości tożsamościowej, gdzie wszyscy egzystują wspólnie w zamkniętym kręgu, kręgu, który się przenika właśnie tak, jak może się zmieniać, może się przenikać, może się nie do końca definiować nasza własna tożsamość seksualna. Jest to też taka wizja artystów o tym, żeby widzieć ten świat właśnie jako taki świat równościowy, gdzie dla wszystkich jest miejsce i gdzie wszyscy mają możliwość egzystowania, koegzystowania takimi, jakimi są. Ci artyści i artystki młodego pokolenia są świadomi tradycji, są świadomi tych doświadczeń i nie starają być rewolucyjni, bo już ta rewolucja w sztuce nastąpiła, ale są jej świadomi i próbują ją na nowy sposób interpretować i mówić o tych tematach w sztuce abstrakcyjnej, ale swoim własnym językiem, szukając gdzieś właśnie nowych obszarów wyrazu. Bardzo zaintrygowało mnie to zestawienie, które mamy tutaj. Mamy dwójkę młodych artystów, Marcina Jasika oraz Nailę Ibupoto, którzy właśnie moim zdaniem podchodzą do tradycji sztuki abstrakcyjnej i też do tej historii, ale starają się ją pokazać w nowy sposób, na własny sposób, trochę ją jeszcze, tą tradycję unowocześniając. Więc mamy Nailę, która tworzy znowu pracę, która tworzy pracę malarskie, są to prace tworzone na płótnie, ale stara się wyjść poza tą klasyczną, dwuwymiarową formę samego obrazu. Mamy coś, co wychodzi w obiekty czy elementy, które wychodzą w przestrzeń, czyli jest ta próba otwarcia malarstwa na kolejny wymiar, ale takimi też klasycznymi malarskimi elementami, czy też w ogóle zerwania z takim klasycznym czy tradycyjnym myślenia o samym obrazie jako o czworoboku, czyli jakby zamkniętej formy. Ta forma się otwiera poprzez załamania, poprzez wprowadzanie okręgów,
poprzez właśnie doszywanie elementów. Przez to też jakby wchodzi w kolejny wymiar, staje się dopełnieniem tego klasycznego formatu. Marcin Jasik z kolei jest artystą, który w swojej sztuce zadaje pytanie o to, czym jest absolut. Absolut, czyli rozumiany jako to dążenie człowieka do próby zrozumienia czy uchwycenia tego, co jest ponad nami, tej sfery właśnie duchowej, sfery może mistycznej, z czegoś, co nie jesteśmy w stanie objąć racjonalnie. On w tych swoich pracach właśnie patrzy na tą zależność między tym, co tutaj, nazwijmy to na ziemi wśród nas, i to, co jakby właśnie jest u nas abstrakcyjnie, mentalnie w naszym myśleniu o tym, co jest ponad nami, co jest właśnie nie do ogarnięcia. Dla mnie te prace Marcina Jasika też są pewnym rodzajem kontynuacji myślenia między innymi Stanisława Fijałkowskiego, który podejmował w swojej twórczości podobne tematy i który właśnie poprzez malarstwo też odnosił się do tej sfery mocno duchowej i do tej sfery właśnie niepojęciowej. Znajdujemy się obecnie w tylnej przestrzeni Fundacji Stefana Gierowskiego, gdzie chciałam zwrócić uwagę znowu na ciekawy dialog, ciekawe zestawienie prac dwójki artystów i zwrócić też uwagę na to, jak sztuka abstrakcyjna może ponownie mówić o aktualnych problemach i aktualnych tematach. W tym wypadku jest to pytanie o to, co się dzieje z naszą planetą, o kryzys klimatyczny, o zmiany właśnie w środowisku i to, jak my jako ludzie możemy się do tego ustosunkować i jak się z tym uporać albo nie uporać. Mamy tutaj pracę dwójki artystów, Keke Wielbalda, artysty z Hiszpanii, oraz polskiej młodej artystki Julii Krupy. Na początku chciałabym powiedzieć kilka słów o pracach Keke. Jak widzimy, są to formy, które są tworzone przez artystę w taki kontrolowany, ale niekontrolowany sposób, ponieważ artysta, sięgając do procesów sedymentacji, do procesów osadzania się soli w słonych jeziorach, różowych jeziorach występujących w Australii, stara się to przełożyć na sposób tworzenia swoich obrazów, czyli też nie jest w stanie do końca kontrolować tych procesów i nie jest w stanie do końca przewidzieć, jak te kompozycje będą wyglądały w efekcie finalnym. Może oczywiście tymi procesami w jakiś sposób zarządzać, ale nie jest w stanie przewidzieć efektu końcowego. Także jest to też trochę wykorzystywanie tych procesów z natury do tego, żeby tworzyć sztukę, ale właśnie też przy okazji opowiadać o tym, co się z tą naturą obecnie dzieje. Dla mnie te obrazy też właśnie są takim pytaniem o to, jak ten nasz obraz czy krajobraz pustynnieje, jak zaczyna brakować wody, jak ta ziemia nasza wysycha, tworząc właśnie takie popękane struktury. Dokładnie naprzeciw prac Keke umieszczone zostały płótna Julii Krupy. Julia Krupa jest artystką, która w tym roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest bardzo młodą twórczynią, która określa siebie jako ekofeministkę i też artystkę, która sięga właśnie do natury, do tego, co ta natura nam daje i tego, w jaki sposób można ją też użyć, wykorzystać do tworzenia sztuki. Tutaj te prace Julii zostały wykonane przy użyciu naturalnych barwników pochodzących z roślin, czy wręcz jakby same
same rośliny stają się częścią pracy. Także mamy takie bardzo też organiczne, nie tylko w wyrazie, ale też w formie struktury, które znowu nie są tradycyjnym malarstwem. Nie jest to płótno naciągnięte na ramy, ale są to tak naprawdę obiekty przestrzenne formy, które można oglądać z obu stron, które wiszą w przestrzeni i które też tą przestrzeń wokół siebie porządkują. Także mamy tutaj znowu kolejny przykład właśnie tego pytania o naturę, o to, czym jest natura i jaki jest nasz stosunek do niej, jak my jesteśmy, w jakiej pozycji jesteśmy względem niej, względem natury. I to też, jak właśnie sięganie do tej natury jest może taką naszą wewnętrzną, bardzo pierwotną potrzebą, jak ta natura tak naprawdę jest w nas i jak można ją przełożyć na język kultury, na język sztuki. To, na co zwróciłam uwagę na samej wystawie, ale nie na początku, tylko dopiero po pewnym czasie, są takie drobne, czy może wręcz niezauważalne na pierwszy rzut oka interwencje. Są to świadome interwencje dwójki artystów, Bartka Buczka i Emilii Kini, którzy są odpowiedzialni za aranżację wystawy Od abstrakcji do abstrakcji. Są one może niewidoczne na pierwszy rzut oka, dlatego że zostały wykonane z takich bardzo prostych, codziennych materiałów, nieartystycznych też materiałów, bo to, co tutaj widzimy, jest filcem używanym w budownictwie do ochrony powierzchni. Ale właśnie te drobne, czy te takie świadome interwencje, bardzo, bardzo delikatne, sprawiają, że też sama przestrzeń wystawy staje się abstrakcją. To działanie może też być takim działaniem na naszą wrażliwość, ale też na naszą spostrzegawczość, bo tak jak w moim przypadku możemy to dostrzec, ale możemy też tego nie dostrzec w pierwszym momencie i dopiero chodząc po samej wystawie, przechadzając się po niej, czy patrząc na pracę pod różnym kątem, w pewnym momencie odkrywamy działania Emilii i Bartka.